Szanowne koleżanki i koledzy, funkcjonariusze i pracownicy cywilni. Z całego serca dziękuję Wam za każdy dzień, za każdą służbę, za serce i oddanie, które wkładacie w ratowanie życia ludzkiego i mienia. Bez tego obecny wizerunek naszej formacji oraz powszechne zaufanie do zawodu strażaka nie byłoby tak na wysokim poziomie. Budowane ciężką pracą, mobilnością, szybkością oraz profesjonalizmem działań w obliczu pojawiających się zagrożeń, szczególnie działań operacyjnych, prewencyjnych, jak również tych związanych z prewencją społeczną, jest Waszą zasługą. Niech podziękowania te będą również wyrażone w uhonorowaniu Was odznaczeniami i awansami na wyższe stanowiska służbowe. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Sebastiana Dudy, odznaczam pana srebrnym medalem za długoletnią służbę. Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje. Chciałem Wam podziękować, gratulując oczywiście wszystkim wyróżnionym, wszystkim, którzy nie tylko dostali swoje awanse, ale medale, ale szczególnie też tym dwóm strażakom, funkcjonariuszom, którzy nie będąc na służbie ratowali ludzkie życie, ale robiliście to tak naprawdę, co robicie na co dzień. I wszyscy my, jako mieszkańcy tego regionu Białej Podlaskiej i całej Polski, wiemy, że na dźwięk syreny strażackiej możemy czuć się bezpieczni, bo wiemy, że wy jedziecie wtedy do zagrożenia, do wypadku, do pożaru, częściej już chyba do wypadków niż do pożarów, ale wiemy też, że te osoby, które potrzebują pomocy, otrzymają od Was tą niezbędną pomoc. To wyjątkowa chwila dla każdego, szczególnie dla braci strażackich, bo nowoczesny sprzęt, nowoczesne wyposażenie, to co łączy się z nowoczesną techniką, to rzeczy bardzo istotne, ale to istotne dla właśnie braci strażackich, bo najważniejsze jest to, na kogo możecie liczyć, na kim się możecie wspierać. Są to wasi koledzy, którzy, jak sami wiecie, mogą w każdej chwili wspomóc was, zabezpieczyć i ratować. Z tego miejsca pragnę bardzo serdecznie Państwu pogratulować nie tylko tych wspaniałych pojazdów, bo to jest tylko urządzenie, jakże potrzebne, ale jednak jest mi niezmiernie miło, że w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej, jako wicewojewoda lubelski, mogę dzisiaj również tutaj, u Was, podziwiać, że ten fundusz modernizacyjny służb mundurowych działa znakomicie. W tym szczególnym uroczystym dniu powiatowych obchodów Dnia Strażaka, połączonych z przekazaniem do użytkowania nowych samochodów ratowniczych leśniczych oraz samochodu specjalnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej w imieniu własnym oraz kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie składam wszystkim strażakom szczere gratulacje oraz wyrazy uznania i podziękowania za ofiarną służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego mieszkańcom powiatu bielskiego. Serdecznie dziękuję Wam za zawsze pełną gotowość niesienia pomocy potrzebującym i mam nadzieję, że samochody, które dzisiaj pozyskujecie, nie zawiodą Was nigdy podczas akcji i sprawią, że Wasza praca stanie się bezpieczniejsza i efektywniejsza. Życzę tylko szczęśliwych powrotów z akcji, by ta niebezpieczna praca, które się podjęliście, była dla Was źródłem satysfakcji. Życzę wszelkiej pomyślności, niegasnącej energii do pracy i wiary w to, że Państwa służba ma głęboki sens i wielką skuteczność. Podpisał nadbrygadier Grzegorz Alinowski. Ja w imieniu marszałka województwa lubelskiego, pana Jarosława Stawierskiego, chciałbym z okazji Powiatowego Dnia Strażaka przekazać Wam najserdeczniejsze życzenia, abyście byli zawsze dumni z tego, co wykonujecie, żebyście dalej tak ofiarnie służyli naszemu społeczeństwu, całemu powiatowi bialskiemu. Powiem jeszcze więcej, ta Wasza służba jest bardzo doceniana przez społeczność. Jesteście jedną z formacji, która ma największe zaufanie społeczne i za to Wam serdecznie dziękuję. Dobrze, że taki dzień jak dzisiaj mamy. Bo zobaczcie, tyle usłyszeliśmy o nie tyle pracy, można powiedzieć, co posłudze strażaków. O tym, jak ciężko pracują i jak wiele poświęcają. Nie tylko podczas służby, ale także wtedy, gdy są bez munduru. I z tego powodu bardzo się cieszymy i ja w imieniu wszystkich kapelanów tutaj obecnych Wam za to dziękuję i gratuluję. Gratuluję wszystkim odznaczonym, wszystkim awansowanym i chciałbym, żeby te awanse i oznaczenia częściej jeszcze bywały. Żeby one były właśnie jak najczęściej. Ale przede wszystkim życzymy Wam, żeby nasz patron Święty Florian z góry tam spoglądał na Was i miał Was w swojej opiece. Pozwólcie, że w imieniu własnym Pana Starosty Filipiuka Mariusza pogratuluję wszystkim wyróżnionym, wszystkim awansowanym, wszystkim tym, którzy dzisiaj zostali wyróżnieni, bo te wyróżnienia Wam się należą. Chciałbym Wam jeszcze podziękować za to wszystko, co dla nas robicie, dla naszych mieszkańców, bo bez Was nasze poczucie bezpieczeństwa byłoby zdecydowanie mniejsze. Tutaj Pan Przewodniczący Rady Powiatu przypomina mi, że Rada Powiatu też dołącza się do tych wszystkich życzeń, do tych gratulacji i podziękowań. Więc bardzo Wam dziękuję i gratuluję wszystkim. Życzę wszystkim Państwu zawsze bezpiecznej służby, sił i zdrowia, opieki Waszego patrona i uznania otoczenia. Niech Wasza praca przynosi Wam satysfakcję i poczucie, że pełnicie najpiękniejszą służbę, którą szanujemy i podziwiamy. Podpisał Michał Litwiniuk, prezydent miasta Biała Podlaska. Chciałbym poinformować, gdzie leży miejscowość Matiaszówka, gdzie dzisiaj został przesunięty pojazd, ciężki samochód pożarniczy. Jest to miejscowość oddalona o 50 km od Białej Podlaskiej, 50 km od Małaszewicz, 50 km od Włodawy. Także, szanowni komendanci, naprawdę Wasze działanie, Wasze przemyślane działanie i przesunięcie tego samochodu właśnie do Matiaszówki to jest naprawdę logistyczny strzał w dziesiątkę, że tak powiem. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, bo to stanowi ogromne wzmocnienie dla tego regionu. Także gratulacje i wielki szacunek dla Was. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za tą przychylność, życzliwość. To, że ja jako gospodarz gminy mogę się pochwalić wśród jednostek, że ten sprzęt dostajemy. Dostaliśmy nie tak dawno samochód do Piszczaca, do OSP w Piszczacu, który także jest w krajowym systemie, podobnie jak Chotyłów. Teraz Chotyłów, który także ma bardzo dużo wyjazdów, zawsze są na baczność, zawsze są w gotowości, zawsze można na nich liczyć. Dzisiaj możemy im za to podziękować, ja im mogę za to podziękować jako gospodarz właśnie tym samochodem, który im się po prostu należy. Panowie komendanci, jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że mogę dzisiaj tutaj być przy takim dużym święcie, święcie dla gminy Piszczac i abyśmy się częściej spotykali w tak przyjemnych okolicznościach. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. trochę inna specyfika. Do tej pory mieliśmy możliwość odbywać te uroczyste apele, zbiórki na naszym placu przed komendą. Dzisiaj ze względu na warunki atmosferyczne musieliśmy trochę zmienić naszą decyzję i przenieść się do sali świetlicy. Tam to trochę inaczej wygląda, ale wydaje mi się, że strażacy zasługują na te awanse i wyróżnienia i chyba to jest najlepszy dowód, że one są i nawet w takiej liczbie. Wydaje mi się, że były wcześniej, planowaliśmy tak z okazji 30-lecia, że było ich więcej. No, w tym roku ze względu na czasy, okresy i różne inne okoliczności zdarzyło się tyle i ja jestem z tego bardzo dumny i się cieszę, że mogliśmy uhonorować kolegów naszych strażaków nawet tą ilością, która dzisiaj wystąpiła. KMPSP Biała Podlaska w liczbach. KMP w liczbach, 163 etaty, 4 pracowników cywilnych, 3 jednostki ratowniczo-gaśnicze, jednostka w Białej Podlaskiej o specjalizacji chemii ciężkiej, 2 jednostki ratowniczo-gaśnicze Małaszewicze i Międzyrzec Podlaski i te 3 jednostki jako 3 jednostki państwowe na całym powiecie oraz w mieście dysponują sprzętem, wspomagane oczywiście 20, chyba w tym momencie już 29 jednostkami OSP w KSRG na naszym powiecie. I to chyba jest najważniejsze, że te jednostki są, chcą pomagać, rozwijają się i za to wsparcie z ich strony serdecznie dziękujemy. Na koniec, padło to dzisiaj podczas przemówień, jesteście dla nas bohaterami. Dziękuję za to stwierdzenie. Ja cały czas powtarzam, że bohaterowie to są przeważnie cisi. Dla nas największym zaszczytem i uznaniem to są słowa dziękuję do osób, do których jedziemy i tą pomoc im gwarantujemy. Niejednokrotnie nasze wyjazdy są związane z tym, że komuś dzieje się krzywda i to jest chyba największe wyróżnienie, że osoba, której pomagamy i ta krzywda się wydarzyła, ma jeszcze w sobie tyle poczucia, że może nam pogratulować i podziękować. I chyba to jest największe odznaczenie, wyróżnienie, awans. Chyba większego nie ma.